Wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Soku i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Pet Simulator X. I dzisiaj odcineczek jest taki nietypowy. Postaramy się na dzisiejszym odcinku przejść całego Pet Simulatora, ale używając jednego peta. Tak, jednego peta używając, nie możemy używać czterech petów, czy tam więcej, jeśli zrobimy indeks, tylko jednego peta. Jeśli wam się odcinek spodoba, strzelcie łapeczkę w górę, subika dzwonkiem z góry, dziękuję. I dziękuję bardzo za bardzo duże wyświetlenia pod ostatnim odcinkiem. Jestem pod wrażeniem, że ten odcinek zrobił 1300 wyświetleń i 61 łapek. Dziękuję wam bardzo za takie wyświetlenia. I myślę, że zostawicie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. I tak, na pewno pomyślicie sobie, że mógłbym sobie rozwalić tego Lucky Blocka. Tutaj powinno być Lucky Blocki. Że mógłbym sobie rozwalić Lucky Blocka i dostałbym Mythicala i bym już przeszedł grę. Otóż nie. Jeśli dostałem Mythicala z Lucky Blocka, nie mogę w ogóle tego Mythicala używać. A dlaczego? No bo ten Mythical ma 38 trylionów statystyki i to jest bardzo dużo. No nie chcę, żeby używać tego Mythicala. Dobra, szukamy jakiegoś Lucky Blocka tutaj. Może dostaniemy jakieś jajko, nie wiem, Golden, w wersji Golden. Ale chyba na tej krainie niestety, ale to niestety nie ma żadnego Lucky Blocka. Czekam już nudne zbieranie 10 tysięcy kasy. Uzbierałem 1000 monetek, lecimy szybko kupić jedno jajko. Oczywiście gifty możemy używać, no bo jakbyśmy giftów nie używali, no to by było słabo. I słuchajcie, mamy 38 tysięcy kasy, no też 42. Myślałem, że to rare wypadnie. Nie, to jest pet, który ma 24 statystyki. Otworzyłbym... Nie będę otwierał kolejnego jajka. Idę sobie kupić kolejną krainę. W sumie mogłem iść sobie pierwsze kupić nową krainę i później kupić te jajka z kolejnej krainy, no ale to troszeczkę spaściłem. Co tak sobie myślę, tak sobie idę właśnie kupić tą kolejną krainę. I nie wiem, czy przejdę tego całego Pet Simulatora ino z jednym petem. Jeśli byście chcieli dalszą serię z tego konta, to napiszcie mi w komentarzu, to mógłbym zrobić kolejną serię z tego konta bez problemu. I ja się w sumie zabieram za w sumie zbieranie kolejnych końców. Idę sobie kupić kolejnego peta, a zanim ja tam dojdę, to troszeczkę potrwa. Zbieramy to pierwsze jajko i uwaga, co dostajemy z tego jajka? Czarnego misia, który ma statystyki... Aha, też 24. No, troszeczkę słabiutko. Albo dobra, otwórzmy jeszcze jedno jajko, myślę, że teraz coś lepszego wypadnie. Uwaga, też basic i ciekawe, czy on jest gorszy. Nie, jest lepszy, o 2 damage'a, nie jest zbyt rewelacyjnie, ale no chociaż takie statystyki ma. I słuchajcie, też nie będę używał tego eventu, ponieważ no wiecie, te pety mają zwykłe po paręnaście trylionów, także ja bym ten tryb moment krainę potrzebuje 75 tysięcy, zabieram się za zbieranie, a ten pecik myślę, że sobie poradzi z tym sejfem. Mam kolejnego gifta, darmowego oczywiście, i co dostałem z tego gifta? Dostałem potkę na damage i paręnaście tysięcy gemów. Mam aktualnie 35 tysięcy kasy, a na kolejnej krainie widzę tam, że są dwa lucky bloki. I otworzę te lucky bloki i zobaczę, czy mi wypadnie jakiś dobry pet golden, czy nie. Oczywiście pamiętajcie, Mythicala nie przyjmuję, ponieważ no ten Mythical jest zbyt dobry, no 38 trylionów statystyki to jest bardzo dużo.
Dobrze, słuchajcie, mamy kolejną krainę. Niech sobie ten pet w sumie rozwali tą skrzynkę i idziemy na kolejną krainę za 75 tysięcy kasy. Przepraszam bardzo, że ten odcinek będzie taki poprzecinany, no ale wiecie, z jednym petem przechodzenie trybu Pet Simulator X to jest bardzo ciężkie. Kupujemy tą nową krainę i lecimy. Aha. Halo? Halo? Tutaj był Lucky Block. Jaki scam, halo? Czyli widocznie ktoś lata na skryptach. Na tym serwerze. No niestety, odbiorę sobie tutaj kolejnego gifta. Dostałem gifta na laka i dostałem kasę. Okej, okay, mam 155 tysięcy kasy. W sumie ile teleportu kosztuje? 6 tysięcy, a ja gemów mam 8 tysięcy. To mam już na jajko z eventu jesiennego, no ale nie będę oczywiście otwierał. Kupujemy sobie na tauna teleporta i niszczymy sobie ten prezencik, czy zniszczy... Tempet szybko zniszczy ten prezent, to niech tempet niszczy ten safe. I ja się tepam na tauna. Teraz jest dylemat, czy kupić jedno takie, czy... W sumie chyba kupię to, bo skoro mogę mieć jednego peta założonego, no to kupię sobie to najdroższe jajko. I dostaliśmy szarka, który ma 115 damage'a. No to w sumie jest dobrze. Czekajcie chwilę, widzę Lucky Blocka. Uwaga, mamy pierwszego Lucky Blocka na tym koncie, otworzymy. Uwaga, czy coś mi fajnego wyleci z tego Lucky Blocka? Proszę, żeby ino nie mityk, bo no, chyba tego mitykala wtedy będę musiał usunąć, żeby mnie nie korcił, żeby używać. Dostaliśmy boosta na laka. Mógł mi wylecieć boost na końcu. Mógł mi wylecieć. No ale niestety nie wyleciał mi. Czy ten pet sobie poradzi sam? W sumie bez problemu sobie radzi. Ale słuchajcie, przypatrzcie się, co tutaj jest. Niebieski Lucky Block. Wiecie, powiem wam tak. Jakbym mi wyleciał na tym koncie huge pet, to bym się... zaśmiał, naprawdę bym się zaśmiał, a wręcz skichał ze śmiechu, bo na swoim koncie głównym no troszeczkę tych Lucky Blocków pozbierałem, no i niestety nie wyleciał mi huge. I uwaga, co dostanę? O kurde. No to słuchajcie, idziemy na kolejną krainę w sumie. No troszeczkę sporo dał ten Lucky Block mamony. Tutaj mamy kolejnego Lucky Blocka, który ma 5000 wytrzymałości. Co dostanę z tego Lucky Blocka? Aha. Mhm, dobra, spoko. Troszeczkę dostałem dużo mamony. I tu mamy kolejnego Lucky Blocka. Ja nie wierzę. Ej, słuchajcie. Te Lucky Blocki są zbyt OP. Tak, są zbyt OP. I mam kolejnego gifta, to sobie odbiorę w sumie i proszę, żebym dostał gemy z tego. Aha, dostałem 200 tysięcy kasy i uwaga, słuchajcie, mamy golden jajko i dostałem snow... Okej, dostałem snow leoparda i... No i mamy w sumie grę chyba... Ja chyba tą grę już przeszedłem w sumie całkowicie. Dzięki temu petowi chyba przejdę już cały ten tryb. Na kolejną krainę potrzebuję 1 250 000 kasy. No to kupujemy sobie. I uwaga. Z tego naprawdę dużo się dostaje. I mamy tutaj pink Lucky Blocka. I mamy jeszcze żółte Lucky Blocki. W sumie te Lucky Blocki no są troszeczkę zbyt OP. I dostałem... Nie, ten pet będzie kiepski. A, i dostałem rekina. Okej, no to w sumie to tego rekina nie będę używał, tak czy tak. Tutaj dostałem drop z gems. Dobra, słuchajcie. No gemów się bardzo i to bardzo dużo zostaje. Typek tutaj ma hardcore pety, ten co przeleciał. I rozwalam sobie te Lucky Blocki, może dostanę kasę z tych Lucky Blocków. Chyba, że nie... kolejne jajko i uwaga, co dostanę? Dostałem bulla. Ten ból ma statystyki, 158 statystyki to bardzo słabe. Tutaj mamy, drop coins, no i gitara, ludzie, mordeczki kochane. Mamy 2 miliony uzbierane już, tu mamy kolejnego Lucky Blocka. Jak się skończą te Lucky Blocki,
no to będziemy mieć przekichane, bo z takiego... Drop Gems. Czy ja wiem, czy tak dobrze? No jakbym mógł otwierać te eventowe jajka, to już naprawdę dalej bym był, a tak no to nie mogę otwierać tych jajek. Mieliśmy po prostu farta z tym petem, co teraz dostaliśmy z wersji Golden i będziemy mieć kolejną rangę. Kolejny Lucky Block. Tam mamy też kolejnego Lucky Blocka i chciałbym, żeby Ultra Lucka dostaliśmy. No w sumie spoko. Tutaj rozwalamy tego i proszę drops, żebym dostał coinsy. I tak, dostałem coinsy, ale teraz posypało coinsów. No i dzięki temu możemy iść na kolejną krainę. Tutaj sobie jeszcze rozwalimy tego jednego. Tam jest jeszcze jeden Lucky Block po prawej stronie, ale tamtego Lucky Blocka nie chce mi się rozwalać. I dostaliśmy kamele. I jakie ma statystyki? Jest dużo lepsza od tego kota, jeśli mogę nazwać to kotem. I rozwalamy sobie te Lucky Blocki tutaj. Czy może nam coś ciekawego wypadnie? Zobaczymy. Tutaj dostaliśmy drops gems, także no w sumie na razie gemy mi są niepotrzebne. No nie wierzę, serio, tu kolejny Lucky Block spadł. I tutaj dostaliśmy Polar Beera, który ma 800 statystyki. Także usuwamy sobie te pety, żeby mnie czasem nie korciły. Usuwamy pyk i mamy jednego peta, który ma 1000 statystyki. No i peciku, rozwalaj tego Lucky Blocka i co dostajemy z tego Lucky Blocka? Dostaliśmy jajko kolejne. I dostaliśmy epika, wow. I ten epik jaki ma statystyki? On jest dużo lepszy od tego. No to dobra, to tego usuwamy. Pyk. I mamy tego epika, który daje 1550 statystyki. Nie, przepraszam. O kurka wodna. Słuchajcie, dostałem peta, który ma 11 tysięcy. Tośmy wygrali grę w sumie. Wygraliśmy grę. A wiecie co, ja tak sobie rozwalam te sejfy i za niedługo mogę iść na kolejną krainę, a zapomniałem, że przecież są na foreście upgrade'y. I sobie ten pecik porozwala te Lucky Blocki. Tam, dostałem mitykala, serio. Wiecie co, powiem wam tak, tego mitykala nie będę używał tego mitykala. No bo szczerze, nie chcę oszukiwać was, ten mityk jest zbyt OP. Także ja go usunę za chwilkę. Ile dostałem? Ale że ja mam 55 tysięcy gemów. No to słuchajcie, to ja mogę sobie tutaj sporo pokupywać rzeczy. Jeszcze pet speeda. Dobra. Także ja tego mitykala usuwam. Kupujemy krainę za 16,5 miliona
końcu, pyk, i mamy kolejną krainę. Kolejna kraina jest za ile? Halo? Czy bo na razie nie widzę, za ile jest kolejna kraina. Za 50 milionów. To bardzo dużo. Oj, to bardzo dużo. Dobrze, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. A kolejną krainę przedostaniemy się w kolejnym odcinku. A to by było na tyle. Cześć.